Miałem bardzo dobrego nauczyciela chemii, który spowodował moje zainteresowanie tymi chemicznymi procesami i tą gałęzią przemysłu. Jakaś wycieczka taka się pokazała, to wszyscy pokazywali w Sandomierzu wtedy Tarnobrzeg i wielkie fabryki kwasu siarkowego. Ja tam pojechałem. Jeszcze przed kilkunastu laty przeciętny Polak wiedział o siarce nie więcej niż na przykład o platynie lub diamentach. W szkołach, na lekcjach chemii, wyliczaliśmy ją wtedy wśród wielu innych potrzebnych, lecz nie występujących w Polsce surowców, które musimy sprowadzać z zagranicy za drogie pieniądze. Dzisiaj jesteśmy jedną ze światowych potęg w tej dziedzinie. W gazetach wszędzie pisało, że ilość ton kwasu siarkowego świadczy o bogactwie narodu. No to budujemy te fabryki kwasu siarkowego, ja je zobaczyłem i to tak było. Nie wiem powiedzieć, strasznie wyglądało, to trudno powiedzieć, ale to widać było, jak bardzo ciężka jest to praca, jak trudna jest to praca i jeszcze ten zapach taki dość mocny, jak to fabryka kwasu siarkowego jest, to ja stwierdziłem, potem wracałem, przyjeżdżałem koło mleczarni i nawet ten zapach mleczarni, to też jest specyficzny, szczególnie wtedy, kiedy nie dotrzymają pewnych warunków higienicznych, to jest bardzo specyficzne, to już on był przyjemniejszy niż to, co mnie spotkało w tej fabryce kwasu siarkowego. Nie chcąc iść w kierunek taki rolniczy i technologii rolnej, szukałem uczelni technicznych, gdzie będzie chemia spożywcza. Profesor już na studiach był tak zwanym porządnym studentem i można powiedzieć teraz, wiedząc już wszystko, że zwiastowało to, że zrobi karierę. Został zatrudniony już właśnie w Instytucie w 1970 roku. Po skończeniu studiów na wydziale specjalizował się w zakresie technologii fermentacji, ale ciągnęła go biochemia. I został u nas zatrudniony. No i chyba wiedział, co chce robić, że chce pracować naukowo. Instytut zaczął się zmieniać w momencie, kiedy dyrektorem czy wicedyrektorem został Bielecki. To nie znaczy, że poprzedni instytut stał w miejscu, ale to była inna ekipa, to był inny system, to było inne spojrzenie. Bielecki reprezentował zawsze spojrzenie bardzo nowoczesne, można powiedzieć światowe. Był współtwórcą kierunku biotechnologia w Polsce. Muszę powiedzieć, że mieliśmy założoną biotechnologię jako kierunek studiów, jako pierwsi na uczelniach technicznych i chyba w ogóle pierwsi w latach 90. Dzięki jego staraniom mamy wyremontowany instytut, wyposażony w taki sposób, że nie ma się czego wstydzić i mówią to ludzie, którzy porównują to z zachodnimi laboratoriami. Profesor Bielecki jest dobrze znanym naukowcem, dlatego bycie jego podopiecznym dało mi wiele korzyści. Miałem dostęp do chemikaliów, książek i wielu innych rzeczy, o których inni studenci mogli sobie tylko pomarzyć. Poza tym miałem możliwość wyjazdu na staż do Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow w Szkocji. Część badań, które prowadziłem w Polsce między 1993 a 1997 rokiem, są wciąż niezwykle doceniane w obecnym świecie nauki. Ilość pobytu za granicą w niektórych latach mojego naukowego działania to prawie było pół roku w Polsce, pół roku za granicą. Ze stażu w Japonii nadał paczkę i w tej paczce było, no nie powiem pani, odbierałem z nim to z poczty, ale ile było kilogramów? Książek. Książek, które za własne pieniądze kupił po to, żeby tutaj w instytucie pojawiły się nowe metodyki. Wtedy nie było literatury naukowej, było jej bardzo niewiele, a to bardzo szybko kolega pojął, że to jest punkt wyjścia. Doprowadził profesor do tego, że z tych badań nad technologią enzymów, które rozpoczęły się w latach 90., zaczęliśmy badania w wielu dziedzinach bardzo pogłębione, to znaczy badania z inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, krystalografii,
ale również badania o takim charakterze biogospodarki właśnie. Pojawiły się informacje, że plastry, zawsze mokre i celulozy, zawsze mokre płaty, bo to jest 98% wody w tejże celulozie, są bardzo dobrymi czynnikami wspomagającymi gojenie się ran. W pewnym momencie konieczną rzeczą było, żebym jako szef Instytutu się tym zajął, to pierwsze co zrobiliśmy, to pojechaliśmy do Siemianowic Śląskich i tam z lekarzami porozmawialiśmy, słuchajcie, my mamy takie tutaj produkty gotowe, to jest błona celulozowa wytwarzana przez bakterie. Te bakterie są absolutnie przyjazne człowiekowi, bo stosujemy je w przemyśle spożywczym, czyli nie ma tu żadnego zagrożenia, czy nie jesteście zainteresowani. Przyspieszono dzięki zastosowaniu tejże celulozy gojenie ran oparzeniowych o 40%. Został sekwencjonowany genom Gluconacetobacter xylinus, to jest bakteria, która produkuje ten polimer, i myśmy byli pierwsi, którzy przedstawili sekwencję genomu. To był okres, kiedy się pracowało nad to, jak tworzy się celuloza, odkrywania enzymów tworzących celulozę, całych szlaków metabolicznych, które są niezbędne, żeby ich dokładnie poznać do produkcji. Poproszono nas, czy nie moglibyśmy przedstawić tych wyników w Stanach na American Chemical Society Meeting. Ja pokazywałem te zdjęcia z Siemianowic Śląskich zrobione i to faktycznie zrobiło bardzo duże znaczenie. Ja mówię, ba, mnie się wydaje, że nawet pewien taki ruch na świecie się od tego momentu zaczął odnośnie większego zastosowania celulozy w wyrobach medycznych. Profesor Bielecki nadał kierunek badaniom nad bionanocelulozą na całym świecie. Zainspirował także mnie. Rozwój badań klinicznych nad leczeniem ran oparzeniowych, rozwój biomedycznych zastosowań bionanocelulozy czy transfer technologii do przemysłu to przykłady godne naśladowania. Tych laboratoriów, które pracują nad biocelulozą, na świecie jest kilkanaście, ale żaden jeszcze nie skomercjalizował swojego pomysłu na produkt i tutaj dziecko profesora Bieleckiego jest w zasadzie pierwszym skomercjalizowanym pomysłem na ten biopolimer. Można powiedzieć, że jest to najnowocześniejszy zakład produkcji celulozy na świecie, który jest taką powiększoną skalą tego, co myśmy sami zrobili w naszym instytucie w hali technologicznej. Wybraliśmy jako grupę docelową medycynę estetyczną, chociaż widzimy duże zainteresowanie ze strony na przykład szpitalnictwa, czyli parzeń, zwracają się firmy, żeby opracować produkty na przykład na stopę cukrzycową, czy na odleżyny, owrzodzenia i różne inne rany troficzne. Kilka miesięcy temu zgłosiła się do nas pani, dzwoniąc z prośbą o ratunek, bo oparzyło się tam bardzo mocno dziecko, gdzie w szpitalu chcieli przeprowadzić przeszczep skóry. Ale w związku z tym, że ta pani kilka lat temu sama się oparzyła i skorzystała z opatrunków produkowanych w laboratorium na Politechnice Łódzkiej, no to w tym momencie zgłosiła się do nas, zakupiła te opatrunki, ale w związku z tym, że nie ma tego w procedurze tego szpitala, no musiała to zrobić na własne jakby tam ryzyko. Dostałam opcję, że albo kontynuujemy leczenie, albo wypisuję dziecko na własne żądanie. Wypisałam. Jest to w ogóle dla mnie z jednej strony niewyobrażalne, jak można nie korzystać z takiej technologii, tak? Z takiego dobrodziejstwa, z takiego błogosławieństwa, które mamy w Polsce. Leczenie przy użyciu bionanocelulozy opatrunków jest nieporównalnie, przynajmniej 10-krotnie tańsze niż stosowanie drogich procedur medycznych, a oszczędza dziecku dodatkowo bólu, cierpienia, skraca rekonwalescencję. Efekt był oszałamiający, bo nie doszło do przeszczepu skóry i zero blizny na dzisiaj nie ma wlaka. Moja współpraca z profesorem Bieleckim już trwa 14 lat. Zaczęliśmy od momentu, w którym pan prorektor Stanisław Bielecki nadzorował Centrum Komputerowe i wtedy zaczęły się inwestycje. One początkowo dotyczyły infrastruktury teleinformatycznej, obliczeniowej, sieciowej.
także Lodmana, ale również i spraw związanych z całym krajem, czyli z budową sieci optycznej i także współpracą z Unią Europejską w zakresie tego typu przedsięwzięć. 2 października 2008 roku rektor Politechniki Łódzkiej profesor dr. habilitowany inżynier Jan Krysiński, ówcześnie mój przez 6 lat bezpośredni szef, przekazał mi insygnia władzy rektorskiej, a tym samym Politechnikę Łódzką w zarządzanie, z całym bagażem zaufania i odpowiedzialności, jakie wówczas dał mi odczuć. Był bardzo taki fajny moment, kiedy rozmawiam ze swoim synem i ja mówię, słuchaj, jest taka propozycja, ale mnie bardziej interesuje nauka, mnie bardziej interesuje poszukiwanie prawdy niż siedzenie za biurkiem i zajmowanie się administrowaniem. Powiedział, jeżeli się chce w nauce pracować, to trzeba mieć seminarium do 12 w nocy, o 5 rano już być w laboratorium, a to nawet warunki fizyczne już ci na to nie pozwolą, więc lepiej myśl o młodych pokoleniach. Bardzo wiele rozmawiamy z tatą o naszych wyborach, o tym, co robimy w pracy i co, jak sobie poradzić z różnymi sprawami. Także pamiętam, że też jako jeszcze wtedy dużo, dużo młodszy chłopak był zafascynowany, że mój tata może być na takim stanowisku. A poza tym też wiem, jak dla niego ważne i zawsze pamiętałem, jak ważna była Politechnika. To było w pewnym takim sensie wytłumaczenie mnie, że się z tym zająłem, a nie ciągle siedzę w laboratorium i zajmuję się nauką, a jednocześnie pokazał mi syn cel, jaki powinien służyć doświadczonemu naukowcowi. W momencie, w którym przeniesiono mnie na stanowisko kanclerza, rozpoczęliśmy także inwestycje, które dotyczyły bezpośredniej infrastruktury samej uczelni. No, zaczęło się to od rewitalizacji pałacyków, że wspomnę tutaj pałacyk rekrutacji. No, aż wreszcie przyszedł czas funduszy strukturalnych, kiedy to te trzy nasze największe inwestycje, jak fabryka inżynierów, jak Lab Factor, jak Wydział Fizyki i w TIMSS, to wszystko stanowiło ogromny postęp unowocześnieniu tego, czym dysponujemy w tej chwili. No i ostatnia inwestycja, z całą pewnością jedna z najważniejszych w historii Politechniki Łódzkiej, to Centrum Sportu, które swoim rozmiarem, ale także wpływem na otoczenie w mieście, w środowisku akademickim, już nie wspominając o samej uczelni, będzie miało ogromne znaczenie. Te sukcesy, które człowiek w życiu odnosi, bardzo wiele zależą od tego, z kim współpracujemy, kogo mamy dookoła. Ja miałem to szczęście, że współpracownicy byli wspaniali, stąd ta uczelnia i te dwie kadencje doprowadziły do tego, że może powiedzieć, że Politechnika uległa daleko idącym, pozytywnym zmianom. Plany na przyszłość to dopóki mi, że tak powiem, zdrowie pozwoli, siedzę w instytucie, robię badania, piszę granty, jestem w wielu organizacjach międzynarodowych. No, marzeniem byłoby oczywiście stworzenie własnego przedsiębiorstwa. No, profesor Bielecki jest dość taki, no, ma dużo wigoru, może on, ponieważ teraz nie będzie pełnił funkcji administracyjnych, może się za to weźmie, może sam zorganizuje jakieś przedsiębiorstwo. No, czemu nie, prawda? Myślę, że by potrafił.